jak widzimy, trwa pakowanie produktów żywnościowych dla najbardziej potrzebujących z terenu gminy. I jak tutaj należy stwierdzić, że świeżo zakupiona przyczepka z Funduszu Sprawiedliwości bardzo się przydaje, nie tylko w akcjach ratunkowo-gaśniczych, ale również i humanitarnych, pomocniczych w gminie. Strażacy z OSP Sławecinek Stary w tej chwili ładują towar zgromadzony w gminie, produkty żywnościowe, które będą rozwiezione dla najbardziej potrzebujących. GOWZ Białej Podlaskiej, dzisiaj we współpracy z OSP Sławecinek Stary. Bardzo szczytna akcja. Z czym jest związana, jak się nazywa, do ilu osób trafi i co tak naprawdę na tej przyczepce się znajduje? Znajduje się ponad 3 tony dzisiaj żywności z programu operacyjnego realizowanego przez Ministerstwo Polityki Społecznej i Rodziny. Chodzi o żywność z europejskiego programu operacyjnego. Dzisiaj żywność trafi do 79 rodzin. Od stycznia do marca już trafiło ponad 7 ton tej żywności. Dzisiaj mamy kolejne 3. Jest to różny asortyment, jak widzicie Państwo. Tej żywności mamy dzisiaj dużo, bo począwszy groszek, makaron, olej, cukier, soki, ciastka i wiele innych produktów żywnościowych. O taką żywność może się ubiegać każdy mieszkaniec gminy, o ile spełnia kryterium dochodowe. W przypadku osoby w rodzinie jest to 1056 zł na każdą osobę w rodzinie, 1402 na osobę samotną. Należy do nas o taką żywność wystąpić, złożyć stosowny wniosek. Nabór będzie latem, lipiec, sierpień na następny podprogram. Czy ta cała sytuacja związana z epidemią, koronawirusem, zabezpieczeniami, ochroną, maseczki dzisiaj już przecież mamy wszyscy, utrudnia czy ułatwia tą sytuację? Utrudnia. Generalnie to do tej pory wyglądało tak, że tą żywność od nas mieszkańcy odbierali samodzielnie, ale wójt gminy Biała Podlaska z uwagi na stan epidemiczny i w trosce o zdrowie mieszkańców zdecydował, aby zawrzeć współpracę z OSP Sławecinek i wspólnymi siłami spróbować rozwieźć to do miejsca mieszkania naszych podopiecznych.